Dzień dobry. No, to takie mocne cięcie. Cięcie jest bardzo mocne, ponieważ moja modelka już miała boki bardzo krótkie i na górze były włosy 21 cm oddane dla fundacji. A namawiałeś panią do takiego ścięcia, czy pani absolutnie wiedziała od całego początku, że tkniemy prawie na zero? Czy ja wiedziałam, że nie mam za dużo tych włosów, więc byłam przygotowana na właśnie ostre cięcie. Z Damianem super się dobraliśmy, naprawdę, bo jesteśmy normalnie bratnimi duszami. Super współpraca przebiegała, naprawdę, jestem mega zadowolona. Czy ja miałam w ogóle plan, że ta góra zostanie dłuższa, ale jak modelka nosiła tego samuraja, to te włosy tutaj się tak skształciły, że też szły do góry. Tutaj dookoła jest taka jakby blizna, więc teraz ona będzie musiała pracować z tym, żeby jednak zatrzeć ten ślad. Dlatego powycinałem te kreski, żeby tego nie było widać. Żeby tych blizn było więcej. Nie, jakbym wyciął to na zero całkiem, to byłoby tak, że po prostu dookoła byłby taki ślad, jakby po jakiejś operacji. Okay. Damian, stałeś się dzisiaj takim barberem. Taki hołd dla Maria? To był hołd dla Maria, ponieważ on odpadł wcześniej, więc mogłem też patrzeć, jak on pracuje, więc też mnie zainspirował w jakiś sposób. Ale faktycznie tak patrzyłeś, że podpatrywałeś, jak tam pracuje Mario? Tak, dlatego że ja nigdy nie miałem do czynienia z barberingiem, a też jesteśmy tutaj mocną grupą, więc od każdego coś wnoszę. We fryzjerstwie jest tak, że spotykają się dwie osoby. Spotyka się fryzjer i spotyka się klient, klientka. Ja u was widzę to wspólne połączenie dusz. To dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Dobra robota. Jestem pewien, że wejdę do tego finału i będę się tego trzymał i to powtarzał i nikt mi nie podetnie skrzydeł.